Zaczynałam pisać, nie bardzo umiejąc pisać, więc tak się uczepiłam tych szczegółów, że coraz więcej mam stron, bo szczegóły piszę. Ale to tak bardziej żartobliwie. Otóż ja chciałam pokazać ginący świat, ginące krajobrazy, krajobrazy wsi, ginące zajęcia, ginące tradycje. A jeśli bym nie pisała szczegółowo, a ogólnie, to czytelnik, któremu na tym zależy, nie dowiedziałby się wielu rzeczy. Gdybym tak po łebkach to potraktowała. Dlatego wiele czynności, które się wykonywało kiedyś w gospodarstwie, jest tak dokładnie opisane. Poza tym mi zawsze brakowało w książkach właśnie tej odpowiedzi na pytanie, jak żyli ludzie w konkretnych czasach. Bo książki historyczne, zwykle ich akcja dzieje się na dworze królewskim bądź książęcym. Bohaterkami bywają księżniczki bądź królowie, a ich życie nie było takie jak życie zwykłych ludzi. Ja bym chciała się dowiedzieć, kiedy czytam książkę, której akcja dzieje się w XV wieku, jak dokładnie żył chłop w XV wieku. Ten zwykły człowiek, a nie król. Żeby się tego dowiedzieć, musiałabym w źródłach poszukać, bo ja nie znajdę odpowiedzi w powieści. A ja chcę. Ja chcę takich powieści z tymi szczegółami właśnie.